Cześć i dzień dobry. W czwartek to jest nasz ostatni dzień. Bagaże już mamy spakowane i czekają w poczekalni, a my jeszcze mamy kilka godzin na basenie i o 17.40 lecimy z hotelu na lotnisko. Nie lecimy, a jedziemy, no bo busikiem na lotnisko, ale ja teraz lecę do basenu. Nawet okularów nie zgubiłem. Nieźle. Last day. Relaksik. Ups. Z kamerą wśród zwierząt. Na Cyprze żyje bardzo dużo leniwców. Jak widzą Państwo, leniwiec z Cypru, oryginalnie Mike from Poland. Może facetka nie zobaczy. Idziesz przy przejście. Zaczynamy szkołę. Wszystko dobre. Kiedyś się musi skończyć. Tu jesteśmy już w Paphos, na lotnisku. Idziemy sobie na odprawę. Także zobaczymy tutaj jeszcze tak. O, ładne palemki. Także tak, było super. Może jeszcze kiedyś wrócimy. Kreta lepsza, ale generalnie Cypr też jest super. Także do następnego razu. A tymczasem idziemy na samolot. Lot był udany i w ogóle było super, to był naprawdę bardzo dobry tydzień. Cieszę się, że mieliśmy okazję polecieć na Cypr, zobaczyć trochę właśnie nowego kraju, ponieważ na Cyprze nigdy wcześniej nie byliśmy. Jednocześnie Cypr jest bardzo podobny do Grecji, więc też to są nasze klimaty. No i to, o czym nagrywałem kilka dni temu, to był mój pierwszy urlop tak naprawdę od kilku lat, co było dla mnie bardzo istotnym właśnie elementem, żeby móc odpocząć i żeby ten odpoczynek był nieco dłuższy niż 3 lub 4 dni. Także cieszę się bardzo i zastanawiałem się przez całą drogę powrotną tak naprawdę, o czym nagrać dzisiejszy odcinek. I szczerze przyznam, że pomimo tego, że mam kilka różnych ciekawych przemyśleń z książki Szymona Janiaka, o której ostatnio wspominałem, to jestem już na tyle zmęczony, bo już jest grubo po północy, że po prostu nie chcę się nawet silić na jakiekolwiek tutaj jakieś konkretne myśli. Także jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że wracam do żywych i mam nadzieję, że już na dniach pojawią się kolejne, już nieco bardziej właśnie dookoła biznesowe odcinki. Natomiast Wam chcę po prostu polecić podróżowanie. Wiem, że to nic odkrywczego, ale warto, warto zawsze. Poznaliśmy mnóstwo fajnych ludzi i zobaczyliśmy bardzo dużo fajnych miejsc. No i przede wszystkim też wiemy, że być może kiedyś tam wrócimy, ale też wiemy, że dużo bardziej pasuje nam Kreta. Także takie przemyślenie na dzisiaj. Ja już lecę spać i tyle. Do usłyszenia jutro. Dzięki za Twój czas. Hej!